Już bym do koźmęciuna. Nie rób mi zdjęć. Cześć, jak możecie się domyślać po moim wyglądzie, lekko nie jest. Jest 21 grudzień i ja już dawno powinnam być w moim domu rodzinnym. Dlatego dzisiaj z Joy się pakujemy i wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że ogarniemy tę trasę. Pierwszy raz będę jechała tyle kilometrów sama z pieskiem. Oczywiście mam kupiony transporter. Kamil do nas dojedzie później. Ja już wszystko mam spakowane, wystarczy to wszystko zanieść do samochodu. Robię sobie owsiankę, ogarniam się i pora na nas. Patrzcie, to są te schody dla Joy. Joy, przestań cichutko bądź, tatuś śpi jeszcze. Joy tam się bawi w tle z tymi schodami, serio, to jest super zabawa dla niej. A na śniadanko dzisiaj wlatuje owsianka na mleku sojowym z gorzką czekoladą i z orzechami. Tym razem całego procesu nie będę wam pokazywać, ale tak się robi owsianeczka. Wszystko już jest ogarnięte, ja się trochę stresuję, zostało mi tylko ubrać Joy w szelki. Auto zapakowałam, nie było łatwo, bo wzięłam ogromną walizkę w związku z faktem, że zapakowałam tam prezenty. Zatrzymałam się na sekundę na stacji z tego względu, że skończył mi się płyn i totalnie nic nie widać w szybach, więc było to koniecznością. Prawie godzina drogi za nami, Joy cały czas śpi, więc bardzo fajnie, że nie piszczy ani nie, wiecie, nie boi się, bo pierwszy raz jedzie w tym transporterze. Zalewamy płyn i lecimy dalej. To się robi, proszę bardzo. Dobrze, że paliwa ogólnie tyle nie pije. Dobra, i teraz instrukcja z opuszczania maski. No, tak to się robi. Bo ogólnie jest brudny, wczoraj był myty, ale zobaczcie jak wygląda, nie? Po trasie. Joy cały czas śpi, jest mega, mega słodka. Lula cały czas. Oczywiście jak wstanie, to od razu się zatrzymamy, pójdziemy siusiu, damy jej wody, bo jedzonka w trasie raczej nie, żeby nie zwymiotowała czasami. Ja cały czas w korku, nie? O, idzie do babci, idzie do babci. Malutka Nasia. No widzisz, ona buziaczki do. Ale mi liżeczki. Będziesz, jesteś szczęśliwa? Jest już wieczór, ogólnie byłam mega zaaferowana tym całym przyjazdem i tym poznaniem Joy z całą moją rodziną, no i wiadomo z Hebe. Teraz pokazuję wam tylko choinkę, jak wygląda w takim świetle, ale jutro myślę, że pokażę wam cały domek, bo jest naprawdę ślicznie, świątecznie ustrojony. A zobaczcie, jak Hebe sobie śpi na macie dla szczeniaka. Tutaj się zdarzył taki mały wypadek, a dokładniej Joy myślała, że jest to piłeczka. Oczywiście była to bombka szklana zawieszona na dole choinki i no niestety Joy wbiegła w nią i pękła, ale na szczęście nic się nikomu nie stało, wszystko pozbieraliśmy, ale tak to teraz wygląda. Myślę, że zostawimy ją już na pamiątkę. Siemka, mamy nowy dzień. Moja noc wyglądała w ten sposób, że trochę spałam, trochę nie spałam. Z tego względu, że Joy była ze mną w łóżku i po prostu bałam się, że ona spadnie, ale z kolei jak ją ściągałam na dół, to strasznie piszczała. A że nie jest... Chodźcie, pieski! A że nie jesteśmy sami, to wiadomo, że nie chciałam tutaj wszystkim dookoła przeszkadzać, więc po prostu wzięłam ją za sobą. I ogólnie to było mega urocze, bo ona się położyła i tak tutaj położyła łebek i tak spałyśmy we dwie. Ale ja się cały czas budziłam, bo wiadomo, ona chciała zejść na siusiu i itp. itd. Więc teraz mamy godzinę 9 z hakiem i lecimy coś zjeść i zaczynamy dzień. Patrzcie to, ona teraz udaje, że jest grzeczna. Ale dowodem na to, że gryzła przed chwilą tą ozdobę, jest to, że ta ozdoba się cały czas rusza. Joy, chodźmy do kuchni. Joy, chodźmy do kuchni. Idziemy na śniadanko? Jedzonko? Chodź. Tak wygląda moje śniadanko domowe. Mamy bułeczki z awokado i z jajeczkiem. No i kawka, cappuccino. Czy Aniek cię płaszczy? Dziadek. U mnie w domu jest taka tradycja, tradycją myślę można to nazwać, że ogólnie przez to, że jest dość sporo osób, nie robi każdy każdemu prezentu, bo no nie każdy ma tyle kasy, nie każdy ma tyle pomysłów ani czasu, żeby zrobić tyle prezentów. Ja wylosowałam jednego członka rodziny, nie powiem wam na razie kogo wylosowałam, ale prezent już mam zrobiony i jestem super zadowolona z tego prezentu. Nie chcemy, żeby każdy wiedział od razu od kogo jest ten prezent. Więc jakby, jak jest rozpakowywanie już prezentów, to każdy zgaduje od kogo może być ten prezent. Okazało się, że nie muszę być kierowcą, więc jadę po prostu z
panem Arturem. Dzień dobry, pani kierowco. Można do pana? Siadamy. Jazda. Pas. Tak, my w Hyundai robiliśmy. A my ile mamy zrobione? Ja nie wiem, no musiałbym, tak się nie przyglądałem, bo jechałem i tego, ale tam brakuje pewnie jeszcze ileś. A, no to raz spokojnie. Ale nie wiem, co ile wy robicie, co 30 czy co 15, nie wiem, jak tam Kamil ma z nimi ugadane. Dobra, ja wam zdradzę ten sekret, bo ogólnie chcę kupić męską piżamkę, ale taką mega, mega słodką, świąteczną dla mojego chłopaka, żeby miał do prezentu i nie wiem totalnie, gdzie taką kupić, więc nie wiem, wchodzę do pierwszego lepszego sklepu i szukamy. Ale chcę, żeby była taka mega świąteczna, taka po prostu słodka, świąteczna piżamka. Chyba wezmę serio te shorty, bo są ogólnie przeurocze i zabawne, moim zdaniem. No i jest do tego taki t-shirt. Didi. Zodzią, jak jesteś słodka. Malutko, no dzisiaj zmęczona. Jestem zmęczona, jestem taka zmęczona. Nie robi zdjęć. I teraz... Ty, a ja jestem ofrytygą? Dobrze wyglądasz. No, elegancko z krawatem. Jechane? Ładnie wyciągnij, tylko nie porozumiem. Idzie czarne. Właśnie, babcia, źle zrobiłaś. Moim zdaniem powinno być białe na dole, a czarne jest u góry. Nie, dobrze będzie. Nie jest. Nie jest dobrze. Babcia, czosnek gdzie masz? Tu mam. To dawaj. Widzisz, że obieram. Widziałaś, mamo, Joy pierwszy raz leżała sama z Hebe. Dobra, pomyliłam tekst. Idę wytrzeć naczynia. Już idę! Zabrać te naczynia po wycie. Tak, idę już. A masz jeszcze ukryłeś marchewkę? Do sałateczki, bardzo proszę. No. To będzie wege? Tak, ja wege. Wege. Malutki nasz, malutki. Kilu lilu krokodilu. Ale on jest duży, co? Teraz będziemy robić test ciastek mojej mamy. Ciasteczka maślane. Gorące, żeby pies nie zjadł, ale są strasznie gorące, więc ja nie wiem, czy ja go zjem. Ale one są tłuste, mamo. No na maśle. Maślane. Mam żeby z tej robić. Ale są pyszne. Widzisz, bo ona lubi dać całą. Nie lubi te całuśki, nie? No, tatuś jest zazdrosny. Tutaj jest bombka. Bombka, taką, którą zrobiłaś w podstawówce. Nie wiem, babcia ją zachowała. Zobacz. I co roku ona wisi. Ale ja każdemu dałam po jednej. Ej, czekaj. A teraz nagrywasz tą inną część? Ja każdemu dałam po jednej i tylko jedna się zachowała. Ale to by było dobre na miniaturę. Przygotujemy jej jakąś kokardę? Taką w kratę? Czy nie? Ej, są nie, wstążki! Nie, mnie nerwowało. Już ale wstążki są na górze. Już się skończyły. I co? Witajcie, moi kochani. Witajcie, moi kochani. Dobre czy niedobre? Tak, opinię ciastek. Co? Kolejna. Teraz twoim zdaniem wyglądam korzystnie? Dobrze. Rozkroiłyśmy nasz biszkopt. Jest to biszkopt czekoladowy. Tak zgaduję. I teraz będziemy go przekładać. Placek, ciasto, nie wiadomo co to jest, nazywa się pijana śliwka, więc będzie z alkoholem tylko dla dorosłych. Proszę bardzo. Ładnie pachnie. A, teraz zadanie dla fachowca. Wybrałam, mam nadzieję, odpowiednie narzędzie. Tutaj troszeczkę miałam pomoc z tego względu, że jest tutaj odznaczone. Mam nadzieję, że nie zepsuję, bo jest to popisowe ciasto mojej mamy. Robię je pierwszy raz dzisiaj, ale... To będzie takie specjalne ciasto, to nie będzie takie, wiecie, nie będzie to sernik. To nie będzie jakiś zwykły sernik, to będzie pijana śliwka. Pliki? Tylko, że... nie jest to łatwe zadanie. Joy! Jezus. Stresuję się, bo te narzędzia są jakieś mega długie. A jak zepsuję? To się sklei. Nie podpali. Udało się! Nie,
śmieszniutka, no tutaj wącha, zapachy, ciastko. Jak widzicie, u nas nawet piski gotują, tutaj jest rosół Joy, skóry. Co ty tu narobiłaś, ty? Kotku. To jest zaraz efekt końcowy, jeszcze na boki tylko troszeczkę czekolady. Tutaj pani cukiernik. Pani cukiernik zatrudniona przeze mnie wykończeniówką się zajmuje. Tak, proszę bardzo, pięknie to wygląda. A jak smakuje, drodzy Państwo, już miałam okazję spróbować. Zajebiste. Nie wiem, czy to jest. Jak nie? Nie zwracajcie bardzo proszę uwagi na to, jak brudna jestem i jak bardzo rozmazany jest mój makijaż, ale dopiero skończyłyśmy gotować i jest już naprawdę bardzo, bardzo późno, ale dobra wiadomość jest taka, że mamy miliony ciasteczek, ciast, rybek różnych, przeróżnych, wiecie, ryba po grecku, ryba po japońsku, pierożki. Ja jutro jeszcze jadę odebrać Kamila, prezenty mam wszystkie spakowane, są też podpisane. Do zobaczenia w następnym vlogu i wesołych świąt!